godzinie czytań dzisiejszej modlitwy brewiarzowej mogliśmy rozważać fragment dzieła świętego Ambrożego o błogosławieństwie śmierci. Czytaliśmy między innymi, rozważaliśmy następujące zdania. Śmierć jest przejściem, które obowiązuje wszystkich. Trzeba, abyś ustawicznie przechodził ze skazitelności do nieskazitelności, ze śmiertelności do nieśmiertelności, z niespokojności do spoczynku. Niech zatem nie przeraża cię imię śmierci, ale radują dobrodziejstwa szczęśliwego przejścia. Czymże bowiem jest śmierć, jeśli nie pogrzebaniem wad i wskrzeszeniem cnót? Nasz brat, ksiądz Jerzy Kołodziejczak, starszy brygadier, przeszedł na służbę wieczną. Przeszedł ze skazitelności do nieskazitelności, ze śmiertelności do nieśmiertelności, z niespokojności do spoczynku. Był pierwszym kapelanem krajowym strażaków. Organizował w całej naszej ojczyźnie duszpasterstwo Państwowej Straży Pożarnej. Jak mogliśmy przeczytać na internetowej stronie duszpasterstwa strażaków, mówił, że jestem dumny, że mogę nosić wasz mundur. Często też powtarzał, że kapelan musi być z ludźmi i dla ludzi. Ale nie tylko wypowiadał mu takie zdania, takie słowa, ale przede wszystkim nimi żył. Ktoś inny wspomina księdza Jerzego jako człowieka, który dzielił się z innymi swoją wrażliwością, że uczył innych otwartości na drugiego człowieka. Takim był, takiego go z pewnością zapamiętamy. Z naszą archidiecezją był związany nie tylko miejscem swojego pochodzenia, urodził się bowiem w Skotnikach niedaleko stąd, na terenie parafii świętego Antoniego w Łagiewnikach. Był przez kilka lat proboszczem parafii Matki Bożej Anielskiej w Łodzi przy ulicy Żgowskiej. Kiedy przeszedł na emeryturę, zamieszkał przy parafii świętego Łukasza w Łodzi, wspomagając pracy duszpasterskiej ówczesnego kapelana strażaków, księdza Henryka Betleja. Tutaj rozpoznawał swoje powołanie. Ukończył szkołę podstawową w Łagiewnikach. Kiedy zostało otworzone niższe seminarium duchowne w Niepokalanowie, tam się przeniósł, aby kontynuować swoją naukę. Został franciszkaninem. Pod koniec swojego życia, związany z naszą archidiecezją, poprosił, aby został inkardynowany do duchowieństwa łódzkiego kościoła. I jako kapłan naszej archidiecezji zakończył swoją ziemską pielgrzymkę. W księdze Apokalipsy czytamy takie słowa. I usłyszałem głos, który z nieba mówił: napisz,
Błogosławieni, którzy w Panu umierają już teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny. Nasz brat, ksiądz Jerzy, umarł w Panu. Odpoczywa od swoich ziemskich mozołów. Na drugą stronę swojego życia zabrał czyny, dobre czyny, które były owocem jego kapłańskiej troski. W sposób szczególny troski o strażaków. Dzisiaj modlimy się, dziękując Bogu za takiego kapłana, który swoje powołanie traktował poważnie, wiernym był swojemu kapłańskiemu powołaniu do końca. Prosimy także Bożego miłosierdzia dla niego, przyzywamy, bo jak każdy z nas był tylko człowiekiem, jak każdy z nas nie jest wolny od grzechu, od słabości, tak samo i nasz brat od nich nie był wolny. Ale jesteśmy przekonani, że stając przed Bożym obliczem i przenosząc na tamtą stronę dobro, które czynił od Pana, który go powołał do siebie, usłyszy słowa: wejdź za radości Twego Pana. Z taką nadzieją uczestniczymy w jego pogrzebie.